Królem żydowskim. Toś ty jest król? Tak, ja jestem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Prawdzie? A cóż to jest prawda? Ja żadnej winy w nim nie znajduję. To dziwne, nie znajdujesz w nim żadnej winy, choć on poburza lud od Galilei aż dotąd. Mikrofon włączyć. Mężu mój, proszę cię, nie miej nic do czynienia z tym sprawiedliwym, bo dziś we śnie wiele nacierpiałam się z jego powodu. Donoszę, co się stało na dworze Heroda. Ciekaw jestem. Gdy Herod dowiedział się, co się stało, bardzo się ucieszył i twoje zarządzenie bardzo mu się spodobało. Pragnął on bowiem od dawna poznać Jezusa, gdyż bardzo wiele o nim słyszał. Teraz Herod śledzi podziękowania i pomoże, a jednocześnie odsyła ci Jezusa. Zupełnie się na nim zawiódł. Myślał, że zobaczy jakieś cuda przez niego zdziałane. Zadawał mu też wiele pytań, ale on nic mu nie odpowiada. Herod wraz z wojskiem naigrywał się z niego i oblukszy go w białą szatę, odesłał do ciebie. I nie wydał wyroku? Nie, nie wydał. Postawiliście przede mną tego człowieka jako oburzyciela ludu. Ja, badając go, nie znalazłem w nim żadnej winy. Podobnie też jak Herod, do którego go odesłałem. On nie zasługuje na śmierć. Ubiczujcie go, a potem go uwolnij.